Dzień dobry. Nie mam w sumie specjalnego pomysłu na moją gadkę, ale teraz wpadłem do garażu, słuchajcie. Chyba gadzę się na tym etapie, że już natknąłem tych moich trzcin, ile chcę. I będę teraz spinał, tak? Tak, byłem pół pod domem, zostałem pogoniony od razu w sumie. Słyszałeś, mają mnie dosyć tutaj. Ale ta matka, co tam była w mateczniku, to się wygryzła. Widać, wieczko było wygryzione typowo, matkowo. Więc ta matka gdzieś tam chodzi, zobaczymy, co z tego będzie. Wyszły mi bardzo specyficzne pszczoły. Te dwie, trzy matki z tego wszystkiego, z tego ula pod domem, wyszły mi takie, że one miały taki kolor, że to ani to nie było tak jak te włoskie, ani to nie było tak na przykład jak ala krainka, tylko to było takie jakby białe one miały być, nie? Ja wiem, że ta młoda matka i tak jest jasna, taka, wiecie, o co chodzi, jasna jest, nie jest taka wykształcona, to owady tak mają, tak? Różne owady tak mają, no to czy my to wielokrotnie na przykład wyciągnąłem motyla, czy coś tam i tak dalej, to owady wszystkie tak mają, tak? Na przykład gołąbek, jak mały gołąbek wychodzi z jajka i pęka już skorupka od jajka i on tam widać tego jego dziubek i my mu pomożemy wyjść, to my spieprzymy tego gołąbka, tak? My od razu go spieprzymy. On musi po prostu sam samoczynnie wyjść z tego jajka i to my wcale nie możemy pomagać. Natura musi, natura jest tak zrobiona, żeby to stało się jakby samo od siebie, tak? Natura to zrobi sama. Więc zwyczajnie my nie musimy takich bajerów tam jakichś odczyniać, że my musimy pomagać. Matkę miałem wielokrotnie, na przykład taką, że jak rozdzielałem mateczniki i miałem, że naderwałem dupkę gdzieś od strony plastra, nie? No to jak widziałem tą dupkę matki, no to ją zakleiłem albo wkleiłem już w kolejny plaster szybko gdzieś tam w jakiejś rodzinie. I coś się nie działo. I one normalnie się wygryzły już wtedy przodem i było elegancko, tak? Chodzi o to w głównej mierze, żeby ta matka się wciągnęła, tak? Ja to tak nazywam, że żółtko musi się wciągnąć. W ptaszku też tak było właśnie, że żółtko musiało się wciągnąć, tak? Ja nie wiem, jak ten dach mam wziąć się. Pierwszy raz sobie taki dach długi. Słuchajcie, to wszystko jak szatna. Musicie popatrzeć. No! Mam nadzieję, tą konstrukcję, którą zrobiłem, wystarczy do tego, że będziemy ten dach otwierać. Jak to wszystko będzie za słabe, co ja zrobiłem, to ja zwyczajnie będę musiał tam wyrobić jakieś chwyty, bo ta strona ze strzałem już jest naprawdę konkretna. Mamy ten dach, tak? Elegancko nam tu się napiął tak do góry. Ja tu specjalnie robię tyle przestrzeni tutaj, żeby to podbić teraz. I żeby sobie to ułożyć, tą trzcinkę i później ją podciąć, tak? No dobra, nie ważne tam, tak jak dach, ale słuchajcie, te pszczoły, nie? I te pszczoły, to właśnie jak rozbierzemy tak mateczniki, że gdzieś tam już one się wygryzają, że te po plastrach już łażą młode matki i później już wygryzają się kolejne mateczniki, tak? Bo to tak po kolei one się wygryzają, jak tak trafi, tak? Jak włożyliśmy im tak, że one dostały bez nicości w swoim ulu, dostały jajka, to w tym momencie one, te matki nasze wygryzające były w bardzo podobnym wieku, więc zwyczajnie, no tak to wygląda, nie? Tak to wygląda, ale trzeba właśnie przebrakować po 5 dniach troszeczkę te mateczniki, które powstają, bo te takie mikromateczniki, które ledwo wyszły jakby, albo ledwo się zrobiły takie na odległość 2-2,5 cm, nie? 2 cm, 2 coś. No to wtedy jak wyszły krótsze jakieś takie tam centymetrówki, to trzeba to pościnać, tak? Bo to będzie dziadostwo, to nie będą żadne matki z tego, to będzie dziadostwo. Trzeba zostawić, no ale czasami one z tego jajka, jak ja robię, to tak pociągną, że ten matecznik jakby jest tak spięty pomiędzy tymi dziurkami, tak jest, tak spięty. No to wtedy też jest dobrze, nie? Wtedy też jest dobrze. Słuchajcie, zobaczcie, ile mam baterii do czasu, bo to ja gadam, nakręciłem się. Fajne to są tematy, bo to teraz się dzieje, słuchajcie. Ja mówiłem, że ja będę właśnie opowiadał o różnych rzeczach, jak będzie to wszystko się działo, tak? No, i te mateczniki tak mają, nie? Że jak my na przykład oscylujemy, nie? Ja teraz miałem ul pod domem. Słuchajcie, miałem ul pod domem. W tym ulu pod domem było tak, że włożyłem te jajka, tam były tam jakaś tam ramka, coś tam ten. Włożyłem te jajka, nie? Na tą bezmateczność. Włożyłem te jajka, one porobiłem te matki. I jak włożyłem te same jajka na tym takim frędzlu, nie? To był szybko pobudowany i zajajczony przez matkę.
No to tak jak my podłożyliśmy takie jajka w równym wieku, no to te matki nam się wygryzły równo. No brak. Ja zacząłem tutaj wybierać matki, które się na świeżo wygryzły od rana i jak przywiozłem na pasiekę tą pozostałość właściwie, tak? Tą największą pozostałość przywiozłem na pasiekę na dole, no to tam jeszcze były matki, nie? No, to ja jeszcze to wszystko poodkopywałem tam później, nie? Tak, jak już była mniejsza ilość pszczół. I to można rozbierać te właśnie rodzinę, jak mamy... na przykład nam się... Ja uważam tak, że jak na przykład nam się trafi rodzina, która nam się jakoś specyficznie bardzo podobała. Mi ta rodzina pod domem tutaj specyficznie bardzo mi się, słuchajcie, podobała z tego względu, że ona na zimę to ona mi weszła elegancko. Ona po prostu... Ona mi tak weszła na zimę tutaj, jak ją przywiozłem i ją podkarmiłem dwoma słoikami niecałymi, takimi tymi dużymi, prawie 5 litrów. I ona mi zeszła na 6 ramkach chyba, czy 5, 6 zeszła mi od razu. Słuchajcie, ona się jeszcze tutaj dolała z tych wszystkich miotków. To naprawdę ja pierwszy raz zobaczyłem, że rodzina tak nieładnie wchodzi w zimę. Po tej rodzinie właśnie, którą żeśmy teraz rozwalili na kawałki. I te pszczoły już w zeszłym roku były właśnie takie, że one specjalnie nie chciały do siebie podchodzić. Znaczy nie dawały sobie, nie? Że my mieliśmy z nimi troszeczkę problem, tak? Że one tak trochę czasami w rękawiczkach chciały pójść, ale w tym roku ja już wiem, czym je rozdrażniłem, bo ten całkowicie najgórny korpus dałem za niski i tam się pszczoły gniotły, słuchajcie. I ona, jak ta pszczoła jest stara, już, bo tam nie ma czerwiu i robi się tylko starsza coraz pszczoła, tam nie powstaje młoda, tylko robi się ta, co jest i tylko coraz starsza, no to wtedy ona potrafi nas trochę tam, nie, podziałać, bo ona się nauczy i dlatego te ule trzeba mieć jakoś na kosz. Żeby to funkcjonowało w ten sposób, że te pszczoły nie chcą nas po prostu po czasie żreć tylko i wyłącznie, bo się nauczą w międzyczasie, że są tylko i wyłącznie gniecone na przykład gdzieś. I w tym momencie ten feromon obrotności, te pszczoły to zapamiętują i naprawdę potrafi się robić gnój, nie? No. Teki na pasiece, słuchajcie, te matki mi się unasieniają, to wszystko funkcjonuje. To, co opowiadałem na samym początku, teraz już widzę, że na tych filmikach trochę zerżałem, bo to wszystko się dzieje, a na początku to wszystko się zaczynało dziać, nie? I to jakby taki podgrzany, to też tak samo opowiadam, nie? A teraz już tak trochę to zerżało, bo to wszystko się dzieje i teraz bardziej się człowiek zamartwia tym, że ja się bardziej zamartwia tym, że żeby to wszystko wyszło, nie? Żeby to wszystko jakoś nam tu wyszło, żeby nam się nie robiły jak najmniej ciche wymiany. Jeśli we wrześniu na przykład będą nam robiły cichą wymianę, szczególnie w drugiej połowie września, jak nam zaczną robić cichą wymianę gdzieś, to znaczy, że gdzieś dałem dupy, nie? To znaczy, że wtedy te pszczoły źle przygotowałem i w szczególności po prostu te matki, które ja sobie wyhodowałem, to będzie oznaka, że one są zwyczajnie do dupy, nie? Ja uważam, że jeśli pszczoły we wrześniu się ratują tym, żeby właśnie zrobić cichą wymianę, szczególnie w drugiej połowie września już, to znaczy, że myśmy coś spartoczyli z tymi naszymi pszczołami, albo gdzieś po drodze żeśmy ją przygnieśli i tak dalej, tak? W tym ulu pod domem, to co? Zanim ogarnąłem, kiedy te matki mi się tak do końca wygryzą, to zniszczyłem dwa matyczniki. Ja tego nie wstawiałem na YouTube, ale miałem nagrania. Nawet tak pokazywałem, że na ręce miałem taką białą, nie? Już była właściwie kształtem pszczoła, matka, ale jeszcze była biała. Później była już taka trochę zabarwiona, a na zad, jak przyszedłem, że była biała, to przyszedłem za dwa dni rano i była już zajaskrowiona taka tym kolorem swoim, a jak przyszedłem na za dwa dni kolejne rano, to się wygryzało, nie? Więc ja jestem taki gość, że ja wcale nie muszę mieć tych książek, nic, tylko ja wystarczy, że ja bym sobie na przykład pod ten mój dom wywiózł 2-3 rodziny najlepsze, jakieś takie najlepsze, nie? I ja bym je przypilnował później i z tego bym miał po prostu taką pszczołę, jaką chcę mniej więcej mieć, nie? Ta pszczoła na moje nie musi być jakoś specjalnie łagodna, jak grzebie w tym ulu. Chodzi o to, że jak ja później łażę do innego ula i do innego ula, to żeby one mnie nie goniły po całej pasiece. I to tylko o to mi chodzi, nie? Tak, ta jakaś tam agresja w samym ulu, jak ja na przykład ściągam korpusy i są przyklejone coś tu ramki i one tak jeps odskoczą, nie? Bo ja tutaj nie chlujne mam te ule. No to wtedy...
wtedy zwyczajnie, słuchajcie, jak ja mnie chlunę te ule porobione tutaj ten, no to one mi się potrafią tam też przygniatać, nie? I robić tego sypa mi, nie? Później te pszczoły się nauczą, szczególnie właśnie teraz w tym okresie. Później na tych młodych matkach, jak te pszczoły nam się zaczną robić, to one zelżają nagle, nie? Bo te młode pokolenie, które powstanie, to będzie wszystko mi. I właśnie teraz zobaczymy, jak to będzie. Na razie widzę, lipa ma te pomki bardzo, teraz ten deszcz trochę uruchomił te rośliny, słuchajcie. Ja mam wrażenie, że nawet w tej chwili gówniana rodzina, gówniana naprawdę, ale zdrowa, mała, ale zdrowa, nie? To potrafi przynieść, nie? Nanosić tego dziadostwa tam, nie? No, zobaczymy, jak to będzie, jak te matki się ponaśniają wszędzie. I wskoczy to wszystko na 100%, ale i tak będzie, rozumiecie, ten czerw, który one będą wykarmiały. I to mnie wkurza w tych całych pszczołach, bo to jest właśnie ten problem. Jeśli ktoś jest taki jak, nie wiem. Ale ja na przykład uważam, że jeśli rodzina już na przykład teraz ma coś nazbierane i tak dalej, i ona za chwilę ruszy z tym czerwieniem, to wszystko to zeżarte będzie na potrzeby robienia tego czerwy. I to ja teraz próbuję właśnie, teraz będę próbował robić coś takiego, może za rok, może za dwa, ja nie wiem, nie? Że będziemy ją ograniczać w tym okresie na małą ilość skrzynek. No mi się wydaje na przykład, że teraz na przykład jakaś młoda matka, czy na przykład ta stara odebrana, to niech ona tam się kisi na tym jednym korpusie na dole i koniec, bo ona może się i tak nie wyrodzi, nie? A to najgorzej jest z tymi właśnie pszczołami, które są silne i są przezimowane, tak? Tak jakby, nie? Słuchajcie, tak jakby, bo to jest najtrudniejsze, nie? Że to, co nam przezimuje, to my z tego zrobimy tą naszą wieżę, tak? I zależnie, jak my to tam sobie zrobimy, tak nam to wyjdzie. Ja na przykład zauważyłem swoje błędy niektóre w tym roku i na przykład wiem, że na przykład mi się wydaje, że rodziny w tym roku bez sensu rozwaliłem na 4 korpusy, mogą to zrobić na 3. Wydaje mi się, że jakbym zrobił to na 3, to by było lepiej. Nie? W przyszłym roku znowu mi odbije palma, że będę próbował na 3, a właściwie będzie na 4. No i tak to wygląda. Ale wydaje mi się też osobiście, że za bardzo popłynąłem w tą ilość korpusów 4. Nie? Mogłem zostawić to na 3 korpusy, słuchajcie. Na 3 korpusy. I wtedy może bym bardziej widział, bo by było w tej mniejszej ilości plastów bardziej czegoś nanoszone, nie? No, to może bym bardziej widział ten moment, kiedy one się zżerają. No dobra. Ja jestem ogólnie taki, że ja wykręcam miód dopiero wtedy na przykład, jak widzę, że pszczoły mi się zżerają. Dlatego, no, ten miód, ja wiem, że on jest, słuchajcie, w miarę przebrany, jeszcze wyciągnięty z uli rychło ranem, to w ogóle jest co innego, tak? Tak. Ktoś wykręca miód o 12 w dzień, wyciąga z uli, to jest w ogóle, nie? To muszą być zasklepione wtedy te ramki. I to wtedy jest ten rygor, że one muszą być zasklepione, tak? A jak zwyczajnie robić to na przykład, że dzień padał deszcz i zrobić to o wpół do 6 rano, no to one nie nanosiły nic, nie? I przez ten jeden dzień deszczu też nic nie nanosiły, więc one to zdążyły wszystko przerobić w miód, tak? No i to było to wszystko, jeśli chodzi o taką gadkę garażową. Bo ponieważ w pszczołach musimy teraz w tej chwili czekać na to, że matki nam się właśnie unasieniły i jak zrobi się wtedy już kryty czerw, to wtedy będziemy oglądać te pszczoły, co tam się stanie, a w tej chwili, jeśli te matki się nam unasieniają i zależy nam na tym górnym korpusie miodu, no to musimy je przerzucić przez kratę na dół, żeby już tam nie paprały u góry. W tym momencie musimy tylko i wyłącznie monitorować, żeby nam powstałość czerwu nie zżerała tego miodu u góry. Jeśli tak będzie się działo, możemy to automatycznie jak najszybciej, słuchajcie, wykręcić ten miód i albo zapodać im cukier, albo jeśli będą miały pożytek, to będą sobie nosić na swoje potrzeby, tak? A tu nadwyżkę na przykład przy tych rodzinkach, które miałem słabe wcześniej, no to wtedy tak to wykorzystuję, żeby ta nowa matka mi tego nie zżarła, to co tam powstało, nie? W ogóle, no. No i to było to wszystko, słuchajcie, jeśli są jakieś pytania ciekawe, to można do mnie pisać, ja będę śmiało robił jakieś tam nagrania. Miłego dnia życia wszystkim pszczelarzom i zapaleńcom pszczelarstwa.